Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Ostatni odcinek wakacyjny, stoimy przed samochodem z otwartą maską, ale nie ma żadnej awarii. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filtrze powietrza silnika. Jak często go wymieniać, gdzie go szukać i czy sama wymiana, czy też nawet kontrola jest trudna. Szanowni Państwo, na pewno każdy samochód ma filtr powietrza silnika. Czasami niektóre nie mają filtra kabinowego, ale jeżeli chodzi o ten filtr w aucie, każdy pojazd go posiada. Są pewne interwały, które mówią nam o konieczności wymiany. Niektóre książki serwisowe, że co 15, co 30 tysięcy wymieniamy ten filtr powietrza, ale są sytuacje, gdzie ten filtr należałoby wcześniej wymienić. To znaczy, gdy jeździmy w jakichś zapylonych miejscach, po drogach żwirowych, często się poruszamy poza miastem, czy też samochody użytkowe typu ciężarówki, które po placach budowy się poruszają, wtedy ten filtr powietrza często częściej trzeba wymieniać niż mówi o tym producent. Taką rzecz jak wymiana filtra powietrza silnika możemy sami dokonać. Zazwyczaj on jest w miarę dobrze dostępny. I zawsze go szukamy oczywiście przy silniku. Nigdy nie jest ulokowany w jakiejś innej części auta. Mówię tutaj o osobowych, bo ciężarówki różnie też to mają w różnych miejscach. Ale zawsze ten filtr powietrza, szanowni Państwo, znajduje się w jakimś pojemniku plastikowym. W tym aucie jest dobrze widoczny na wierzchu. Czasami możemy go znaleźć również pod samą pokrywą silnika. A jeżeli nie możemy go zlokalizować, najłatwiej od kolektora ssącego, gdyż filtr powietrza jest to pierwszy etap i w zasadzie jedyny oczyszczenia powietrza, które służy do spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Także zawsze od kolektora ssącego idzie jakaś rura i dochodzi do pojemnika mniejszego, większego, w różnym kształcie i w różnym miejscu dostępnym. Tak jak wspominałem wcześniej, książki serwisowe mówią o częstotliwości wymiany tego filtra, ale raz na jakiś czas, jeżeli czujemy taką potrzebę, oczywiście, jeżeli regularnie nasz pojazd nie przychodzi z serwisów, bo serwis nie polega tylko na wymianie samego oleju regularnej, ale też na zajrzeniu w pewne właśnie elementy. I takim elementem właśnie jest ten filtr. Możemy taką kontrolę dokonać sami i w tej chwili sobie dokonamy tej kontroli. Samo otwarcie w różnym stopniu trudności jest w tym aucie, jest na śruby, w niektórych autach są na spinki, które szybko bez użycia narzędzi praktycznie się otwiera. Można wyjąć, zajrzeć do tego filtra. I teraz sobie odkręcimy tą pokrywę w tym aucie. Ona jest na czterech śrubach. I zobaczymy, co tam się dzieje. Filtr był wymieniany w tym samochodzie jakieś 15 tysięcy kilometrów temu, bo też temu autu też zbliża się już pora na wymianę oleju. Ale jadąc na wymianę oleju, mogę być już przygotowany, czy też zaopatrzony w odpowiednie materiały do pełnego serwisu. Często, aby sam otworzyć samą pokrywę tego filtra powietrza, trzeba by poodłączać pewne elementy, które przeszkadzają do pełnego otwarcia. W tym aucie, nie wiem, zobaczymy jak to się będzie przedstawiać po odkręceniu wszystkich śrub mocujących pokrywę filtra. Została mi jeszcze tylko jedna śrubka. Oczywiście odpowiednie narzędzia zdecydowanie ułatwią nam tą czynność. Zawsze przy otwieraniu takich rzeczy uważajmy na śrubki. Uważajmy na śrubki. W tym modelu jest tak zrobione, że śrubka nie wychodzi sama.
powinna zostać na obudowie. I zaraz się okaże, czy będę musiał zdemontować przepływomierz i jakiś spornik czujnika, jakąś kostkę. O, udało się bez odpinania. Wyjmujemy delikatnie sam filterek. I cóż my tu mamy? Tak jak mówiłem, około 15 tysięcy kilometrów. Ta pianka, ona jest, jak jest nowy filtr jest bielusieńka. W tej chwili widzimy, że po około 15 tysiącach, po mniej więcej asfaltowych drogach, w Suwałkach ten filtr nie jest za czysty, ale nie ma tragedii jeszcze. Nie ma tragedii, tak jak mówię, ta pianka jest to takie wstępny filterek, żeby zbierać jakieś większe właśnie zanieczyszczenia typu komary na przykład, albo jakieś resztki liści. No i harmonijka z papieru filtracyjnego. Tu wzrokowo można zobaczyć, że ona jest w miarę jeszcze czysta, ale tak naprawdę przebieg około 15-20 tysięcy już można by powiedzieć, można by wymienić ten filterek. Oczywiście filtr działa tak jak my używamy maseczki do oddychania jakiejś przeciwpyłowej w jakimś pomieszczeniu zapylonym. Tak samo silnik używa tego filtra, aby oddychać czyściutkim powietrzem, wolnym od większych czy mniejszych zanieczyszczeń. Cóż jeszcze warto wiedzieć? Oczywiście właściwy montaż samego filtra, nowego. Tak jak wyjąłem, tak oczywiście nowy w tej samej pozycji trzeba włożyć. Oczywiście to jest zabezpieczone tak przed pomyłkową, przed złym montażem. I na filtrach zawsze też jest, zazwyczaj tutaj nie widzę, bo inaczej się go nie da zamontować, ale często również na obudowie jest nadrukowana strzałka kierunku przepływu powietrza z jednej czy z drugiej strony. Tutaj mówię, akurat nie widzę. Także widzą Państwo, w ciągu tam minuty dostałem się do filtra, mogę go ocenić wzrokowo, bo tak naprawdę filtr, no albo ten przebieg, albo wzrokowo możemy ocenić, czy on już się nadaje do wymiany, czy też nie. Proszę Państwa, pewna grupa kierowców powinna częściej zaglądać do tego filterka. Chodzi mi tutaj o kierowców, którzy posiadają auto z instalacją gazową, instalacją źle wyregulowaną, z problemami z układem zapłonowym, co przyczynia się tak zwanym strzałom do kolektora sącego. Oglądałem kiedyś samochód znajomego, to był Deula, no, bardzo podatny na strzały, na wszelkie niedomagania przewodów zapłonowych i tak dalej. I tego filterka, tak z takiego filterka po kilkunastu strzałach kolektor, tak naprawdę została tylko ramka gumowa. Cały filtr był w strzępach. W strzępach to też oczywiście jest bardzo niezdrowe, gdyż te strzępy potem ten silnik jeszcze dodatkowo sobie zasysa. Dlatego warto samemu raz na jakiś czas zajrzeć do tego filterka. Czym się kierować przy zakupie nowego? No trudno do końca powiedzieć. Oczywiście każdy producent powie, że tylko oryginalne części zapewnią nam dużo długą eksploatację. Oczywiście na rynku jest wiele dobrych markowych, czy też mniej elementów. Ten element dość często się wymienia, nie są to drogie rzeczy, w zależności oczywiście od marki. Także tutaj nie podpowiem, kwestia doradcy technicznego w samochodzie, czy też czasami co ma, to da. No i ostatnia kwestia, proszę Państwa, co się wiąże z brakiem regularnej wymiany. Oczywiście spadek mocy, prawda, przez silnik. No to tak jakby nam ktoś usta zasłonił i kazał oddychać. Tak samo silnik przy brudnym, bardzo brudnym, a czasami i zaolejonym filtrze nie może odetchnąć pełną piersią, nie może nabrać tego powietrza w tłoki i dać pełną moc. Może nastąpić jakieś dymienie z układu wydechowego przy obciążonym silniku, prawda? To też oznaka, że coś może się dziać na przykład z takim banalnym filterkiem. Dlatego tych symptomów może być kilka.
niedroga rzecz, warto zadbać, a na pewno silnik odwdzięczy nam się dłuższą żywotnością i pełną mocą. Proszę Państwa, no cóż, ja przystąpię do ponownego montażu. Wiem, że na najbliższej wizycie w serwisie na pewno muszę mieć ze sobą lub powiedzieć wcześniej mechanikowi, aby się zaopatrzył w ten filterek do mojego auta. I cóż, ostatni wakacyjny odcinek dobiegł końca. Następny odcinek to już będzie 1 września. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.